Hej, nagrywam to właśnie po raz drugi, bo w poprzednim, że tak powiem, materiale dopiero przy wstawianiu odcinka zobaczyłem, że nie włączyłem mikrofonu i no był odcinek bez dźwięku, więc tak ja bym wam raz to nie wstawił. Ale dobra, witam od odcinku z oceniania gildii. No zajmie mi to dwa razy tyle czasu, co miało mi to zająć, ale dobra, nagram dla was ten odcinek, więc ocenię sobie kilka, takie pięć chyba najlepszych gildii, w sensie najlepszych gildii, które się zgłosiło, bo się zgłosiło nam około 10 gildii, ale całe ocenianie, że tak powiem, z samą administracją i tak dalej w evencie o 50 zł odbędzie się dopiero 17 sierpnia, więc widzowie, na samym początku strzelcie tutaj subika, łapeczkę w górę, mam nadzieję, że ten materiał wam się spodoba. Teraz właśnie wyjeżdżam na wakacje w czwartek, więc dopiero zobaczymy się w niedzielę, więc wydaje mi się, że fajnie, wracam w niedzielę. A już w kolejnym tygodniu najprawdopodobniej będzie startował na tryb Box PP również, dlatego wydaje mi się, że będzie mega fajnie, ale dopiero do niedzieli, że tak powiem, nie będzie live'ików i tak dalej, więc od niedzieli będziemy cisnąć, ale oczywiście odcinki, tak jak obiecałem, będą co dwa dni, więc w sobotę wleci shortcik, a w poniedziałek wleci już normalny odcinek, który nagram pewnie w poniedziałek, żeby był świeżutki, że tak powiem. Więc dobra, widzę, typnijmy się może na początek do gildii Adek, czyli do mojej gildii, którą oczywiście budowałem wraz z moją gildią na live. W gildii mamy chyba 60 osób, teraz jest aktualnie z 5 osób, bo nagrywam to o 8 rano w czwartek przed samym wyjazdem. Więc zobaczmy, tak się prezentuje gildia Adek. Tutaj mamy taką willę, można powiedzieć. Tutaj mościk, oczywiście baja. Tutaj mojego skina mamy, piękny jest ten skin, naprawdę tutaj ładne drzewka, widzę, no nie mów się, ale drzewka są piękne. Tutaj mamy oczywiście beczkę, tutaj jeszcze coś będzie pewnie powstawać, bo tak jak mówię, event trwa do 16 sierpnia, więc na pewno coś się zbuduje. Tutaj latarnia oczywiście, baja, tutaj griff za terenem, na to może nie patrzmy, więc tak się prezentuje gildia Adek. Lecimy sobie do kolejnej gildii, już tutaj sobie oczywiście tylko zobaczymy, co my mamy tutaj za gildię. Zgłoszone GATP, Lato, gildia Lato, więc to jest nasza druga gildia w dzisiejszym materiale. Uhuhu, co ja tu widzę, to jakiś krab tutaj powstał, nie no, widzę krab naprawdę fajny. Tutaj takie leżaczki. Tutaj boisko do siatkówki, no fajnie, tylko to jest chyba piłka, tak mi się wydaje. O, i Adek po raz drugi, no niestety, no mój na Kuboidzie chyba troszkę lepszy Adek, ale i tak bardzo fajnie, że mnie zbudowaliście, bardzo miło. Tutaj Kuboid z jakimś griffem, tutaj widzę, że może jakiś oszust był w tej gildii, albo to tak specjalnie, tego nie wiem. Dobra, lecimy dalej do gildii Wrot lecimy, to będzie trzecia gildia. Uhuhu, co ja tu widzę, jakąś już wodę? Nie, widzowie, nie. Co to jest za kuboid? Ja cię kręcę, ja wam tu przelecę po tym kuboidzie, jak to wygląda. Boisko, jakie fajne do siatkówki. No, no stylu wakacyjnego jest mało, ale i tak wydaje mi się, że troszkę tego stylu wakacyjnego jest. To wygląda jak taki ośrodek wypoczynkowy, tutaj jakieś, wiecie, to jakiś hotel wychodzicie, tutaj macie boisko, tutaj plaże macie. No taki ośrodek wypoczynkowy, bardzo fajnie to wygląda. Nad jakimś jeziorkiem, coś takiego. Mega fajnie, mega mocny kuboid. No, wydaje mi się, że moja gildia przy tym... No kłania się. Dobra, lecimy dalej. GATP More. Zobaczmy sobie gildię More. Się zgłosili dzisiaj o pierwszej w nocy, więc no. A, no tutaj dopiero gildia chyba będzie zaczynała budować kuboid, bo tutaj jeszcze widzę, że nic nie ma. Jeszcze nic nie powstało, ale dopiero może będą zaczynać budować, więc oczywiście jak najbardziej można to zrozumieć. O, gracze już wbijają, już sobie 7 osób gra z rana. Dobra, zobaczmy jeszcze gildię LTP. I wydaje mi się, że... Uhuhu, to wygląda jak jakiś rolnik. Fajnie wygląda tutaj ta głowa. Tutaj też, że tak powiem, będą dopiero pewnie budować gildię. Tutaj fajnie wełna jako woda. No naprawdę, widzę, gildia jeszcze jest dwa razy tyle do ocenienia. Ale, że tak powiem, już wszystkie, że tak powiem, ocenimy sobie na live'iku. Tutaj chciałem wam pokazać, że tak powiem, przedpremierowo, jak wyglądają gildie. Oczywiście was wszystkich również zapraszam jeszcze nadal do budowania gildii swoich, ponieważ nadal macie szansę. Jeśli umiecie szybko budować, oczywiście wszystkie itemy do budowy macie na spawnie tutaj w villagerach i pod ukośnik sklep. Tutaj również macie wszystkie rzeczy, a jeśli jeszcze nawet nie macie rangi i tak dalej, to wejdźcie na serwer, wpiszcie ukośnik nagroda. Tutaj macie rangę VIP za darmo, tutaj macie skrzyneczki, z których mogą wam wydropić naprawdę mega, mega fajne rzeczy. Jakim są sety oczywiście najlepsze, o, najlepszy miecz może wam dropić kilo, więc naprawdę polecam sobie wpisać ukośnik nagroda, jak ktoś wejdzie. Widzowie, jeszcze raz bardzo dziękuję, że byliście, no i widzowie, za niedługo powinniśmy wystartować z trybem mega drop. Tak dla wszystkich osób, które wytrwali do końca, możecie napisać, czy wytrwaliście do końca. To start mega dropa już za tydzień. Dzięki, że byliście. No i co? Pa, pa!